otwiera 47. sesję Rady Gminy w Gronowie Jablońskim. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych. Witam przybyłych gości, pana wójta, pana sekretarz, pana skarbnik, pana kierownika referatu gospodarczego, pani kierownik GOPS-u. Witam sołtysów przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam gdzieś mi. Witam pana mecenasa, bo zawsze to na kolegę, przepraszam, witam pana mecenasa i wszystkich, i pracowników merytorycznych naszego urzędu. Przeczytam teraz porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie oczywiście stwierdza na podstawie listy obecności, że na 15 lat i obecnych jest 14, więc wszystkie dzisiaj uchwały podejmowane będą miały charakter prawomocny. Porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z bieżącej działalności. Punkt czwarty. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok. Punkt 4a. Debata nad raportem. Punkt 4b. Podjęcie uchwał w sprawie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Gronowe Elbląskie wotum zaufania numer 34 łamane przez 23. Bardzo proszę o uwagę. Punkt 5. Przepraszam. 4b. Podjęcie uchwały. Punkt 5. Sprawozdanie wójta gminy Gronowe Elbląskie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Punkt 5a. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Gronowe Elbląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok. Punkt 5b. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok. Punkt 5c. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok. Punkt 5d. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok. Druk nr 35 łamany przez 23. Punkt 6. Udzielenie absolutorium wójtowi gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok. To jest 6a. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy za 2022 rok. Punkt 6b. Zapoznanie radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Punkt 6c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Gronowe Elbląskie za 2022 rok, druk nr 36, łamane przez 23. Punkt 7. Informacje i komunikaty. Punkt 7.1. Przedłożenie. A. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim za 2020 rok. Drugi rok. Punkt 7b. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Punkt 8. Informacja o sporządzeniu protokołu nr 46 łamane 2023 sesji Rady Gminy Gronowe Elbląskie. Punkt 9. 50-lecie otworzenia Gminy Gronowe Elbląskie. Punkt 10. Zakończenie sesji. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. To jest punkt 3. Sprawozdanie wójta gminy z bieżącej działalności. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, pani wiceprzewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo. Ostatnia sesja miała miejsce 29 marca 2023 roku. Dziś sesja 47, 24 maja. W tym okresie 31 marca uczestniczyłem w posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SIM KZN w Braniewie. 1 kwietnia wziąłem udział jako gość w turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. 4 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu z rolnikami w sprawie drogi na wale przeciwpowodziowym rzeki
Fiszewka w miejscowości Szopy. Uczestniczyła w tym spotkaniu również pani wiceprzewodnicząca. Rady tego samego dnia odbyłem spotkanie z dyrekcjami obu zespołów szkół, aby omówić sprawy bieżące. 5 kwietnia wziąłem udział w uroczystej odprawie PSP na okoliczność nadania odznaczeń oraz przekazania nowych wozów strażackich na rzecz PSP oraz jednostek OSP w siedzibie JRG-3 w Pasłęku. 6 kwietnia wziąłem udział w pracach grupy roboczej Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego w Nowym Dworze Gdańskim. 12 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu z prezesem LKS Agat Jegłownik, tutaj właśnie w Jegłowniku, w sprawach bieżących. 13 kwietnia uczestniczyłem w zebraniu dyrektorów oraz kierowników naszego urzędu i gminy na temat ustawy o dostępności. 14 kwietnia wziąłem udział w konferencji organizowanej przez BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, poświęconej sytuacji samorządów. 17 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu organizowanym przez wicewojewodę z samorządowcami w Starostwie Powiatowym w Elblągu. 19 kwietnia wziąłem udział w bardzo ciekawej konferencji zatytułowanej Czy grozi nam potop, która była zorganizowana w Nowym Dworze Gdańskim. Było wielu naukowców, którzy wypowiadali się na temat żuław. Może w końcu coś zacznie z tego być w sposób taki zauważalny i namacalny budowane. 21 kwietnia uczestniczyłem w Radzie Budowy dotyczącej inwestycji termomodernizacyjnych. Następnie tego samego dnia wraz z panem kierownikiem referatu gospodarczego oraz panią Moniką Dębowską wziąłem udział w zebraniu z mieszkańcami w sprawach bieżących, również w kontekście komunikacji linii MZK tutaj w Świetlicy, w Jegłowniku. W tym spotkaniu brał udział również pan przewodniczący Rady Sołtysi, między innymi pani Malika Marszałek. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i merytoryczną debatę na ten temat. 24 kwietnia wziąłem udział w akcji sadzenia lasu organizowanej przez Nadleśnictwo Elbląg w Kadynach w gminie Tolkmicko. 25 kwietnia odbyłem spotkanie z Radą Rodziców Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim w sprawach bieżących. 28 kwietnia odbyłem spotkanie z panią inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która kończyła jedną z wielu w tym sezonie, że tak powiem, od absolutorium do absolutorium kontrol w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim. 4 maja wziąłem udział w spotkaniu z panią inspektor ODR w sprawie partnerstwa do spraw wody. 5 maja odbyłem spotkanie z panią audytor, która reprezentuje Krajową Administrację Skarbową i aktualnie przeprowadza kontrolę inwestycji jeszcze niezakończonych, ale już kontrolowanych termomodernizacyjnych. To spotkanie odbyłem w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim. 6 maja pani sekretarz w moim imieniu oraz pan przewodniczący oraz radni uczestniczyli w gminnych obchodach Dnia Strażaka. Bardzo dziękuję za uczestnictwo oraz za organizację tego święta. 9 maja gościłem w Zespole Szkół w Jegłowniku na patriotycznym konkursie recytatorskim, a następnie tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu wraz z panią sekretarz w bibliotece na okoliczność Dnia Bibliotekarza. 10 maja odbyłem spotkanie z panem wicestarostą i tego samego dnia z panią prezes spółdzielni mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim. Rozmawialiśmy o sprawach bieżących, m.in. gospodarki odpadowej. W dniach od 11 do 13 maja byłem na wyjeździe studyjnym w Oławie pod Wrocławiem na zaproszenie Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Żuławy, aby zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi klastrów energetycznych zrzeszeń w małych samorządach. 15 maja uczestniczyłem w Radzie Budowy dotyczącej robót termomodernizacyjnych, podczas której dokonaliśmy odbioru robót na budynku Urzędu Gminy, czyli jeden budynek mamy już ukończony i odebrany. Pozostało 5, ale na ten moment będą też odebrane. 16, mam nadzieję, oczywiście to skrzętne oko komisji i zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego zbada. 16 maja odbyłem spotkanie z panem posłem Kacprem Płażyńskim w sprawach bieżących, również w kwestiach inwestycyjnych i komunikacyjnych, czyli po głosie naszego spotkania w Jegłowniku. 17 kwietnia odbyłem spotkanie z panem wójtem gminy Lechliki, a następnie tego samego dnia wziąłem udział w uroczystości oddania do użytku nowej komendy PSP, nadania jej sztandaru oraz na okoliczność powiatowego dnia
strażaka. 18 maja wraz z panem starostwem oraz samorządowcami odbyliśmy wizytę w Gdańsku w firmie Eco Input. To jedna z firm, która wdraża inwestycje budowlane w systemie modułowym, drewniane, w pełni wytrzymałe oraz ekologiczne, bardzo ciekawe rozwiązania. 19 maja grupa sołtysów, a w moim imieniu pan Henryk Malecki uczestniczyła w wojewódzkich obchodach Dnia Sołtysa w Ostródzie. Ja niestety z przyczyn osobistych nie mogłem uczestniczyć w tym święcie, ale w tym miejscu bardzo serdecznie gratuluję pani Marcie Kotłowskiej otrzymanego na forum wyróżnienia. Wielkie brawa pani Marcie. 22 maja odbyłem spotkanie z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zespołem biura konsultingowego oraz pracownikami merytorycznymi panem kierownikiem referatu gospodarczego w sprawie przeprowadzanej właśnie obecnie kontroli audytowej. Dziś przed sesją Rady Gminy wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu. Ponadto, proszę Państwa, podpisaliśmy umowę w ramach rozwoju czytelnictwa. Dodatkowo rozpoczęliśmy procedurę wyłaniania ławników sądowych. Termin składania kandydatur jest do 30 czerwca. Ponadto przygotowujemy się do procedury przeprowadzenia wyborów w izbach rolniczych. Obecnie jesteśmy w trakcie przeprowadzania egzaminów ósmoklasistów, stąd też nieobecność pani dyrektorek, w pełni wytłumaczalna i usprawiedliwiona. Nie mamy większych problemów, nic z nieba nie spada, tak jak w gminach sąsiednich. Dzisiaj ponownie akcja poszukiwawcza jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu, który spadł. Nie wiem, czy powinienem w ogóle mówić, bo to jeszcze w kategoriach tajności było. No to poza protokołem, pani Magdo. Trwają roboty i prace porządkowe na przestrzeniach użyteczności publicznej na obszarze gminy, między innymi ogłoszenia i remonty cząstkowe. Panie przewodniczący, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest punkt 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Kronowo-Elbląskie za 2022 rok. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku wójt gminy przedłożył Radzie Gminy raport o stanie gminy za 2022 rok. Mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy. Warunkiem było złożenie dla mnie najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję pisemnego zgłoszenia popartego przynajmniej 20 podpisami 20 mieszkańców. Takie zgłoszenie nie wpłynęło. W raporcie o stanie gminy jest poruszonych wiele zagadnień z działalności naszej gminy. Jeśli ktoś chciałby zabrać głos w debacie, bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja na posiedzeniu dzisiejszym nie wniosła zastrzeżeń do raportu i tym samym wójt gminy Gronowo-Elbląskie otrzymał od komisji akceptację działań podejmowanych w 2022 roku. I ktoś jeszcze chciał? Bardzo, bardzo proszę, pan przewodniczący. Powiem, że my patrząc na raport i patrząc, co się dzieje dobrego na terenie naszej gminy, nawet powiedział, każdy widzi. I no, wielki szacunek dla pani skarbnik, żeby to wszystko powiązać. Zresztą każdy nawet na takiej stopie swojej wie, jak trudno teraz cokolwiek zrobić, a dzieje się na terenie naszej gminy bardzo dużo. Dużo jest obiektów, zrobiona termomodernizacja, dlatego zawsze pracownicy są przygotowani, mają projekty, bo nieraz jak się rozmawia z sąsiednimi gminami, mówię, a u nas to się tyle dzieje, ja mówię, a u nas są przygotowane projekty, no jak, u nas mówię, no pracownicy mają gotowe, tylko trzeba się, bo nieraz chciałby się coś zrobić, ale trzeba się wstrzelić, żeby mieć czas na złożenie, a nieraz jak jest projekt ogłoszony, to już tego czasu nie ma na przygotowanie. To wszystko musi być przygotowane prędzej. Dużo rzeczy by się chciało jeszcze zrobić, ale no niestety nieraz nie ma takich dogodnych sytuacji, że uda nam się gdzieś na jakiś projekt załapać. Ale i tak dzieje się bardzo dużo. Takie jest moje zdanie. No chyba, że ktoś może jeszcze chce głos zabrać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna. Dziękuję bardzo. Ja to jakby miała lekkie déjà vu i sobie dopiero uświadamiam, jak ten czas szybko leci, bo dopiero rok temu praktycznie siedzieliśmy w tym samym miejscu i
mówiliśmy o raporcie za rok poprzedni. Tak naprawdę sprawdziło się to, o czym dyskutowaliśmy rok temu i tu pan wójt w swoim wstępie do raportu zaznaczył, że ten miniony rok nie był łatwy, pewnie kolejne też takie nie będą z uwagi na różne sytuacje. Myślę, że my tu jako radni, państwo sołtysi, no też odczuwamy to, że dużo jeszcze trzeba, dużo byśmy chcieli, wiadomo jakie są realia i że często też muszą mieszkańcy odczuwać te zmiany, nie zawsze te pozytywne, mówię tutaj o jakichś podwyżkach i tak dalej, bo to najbardziej boli, ale właśnie myślę, że duży szacunek i do pracowników urzędu, do pana wójta, do państwa sołtysów, bo to oni w tym bezpośrednim kontakcie również wiele robią i tych inicjatyw oddolnych, za te wszystkie działania, które widać, to co powiedziała pani radna. Widzimy, że pomimo tego, że jest trudno, że musimy zaciskać pasa, że może nie na wszystko nas stać, co byśmy chcieli, dzieje się dużo. Ja tutaj no, te efekty wizualne, o których Bogusia mówi w przypadku termomodernizacji obiektów, ale również myślę, że kolejne uporządkowanie terenu na osiedlu, chodzi mi o parking przy kościele, to naprawdę też widoczne są efekty. Zdajemy sobie na pewno sprawę, że jeszcze jest dużo rzeczy, o których rozmawialiśmy między innymi w kontekście wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok przyszły, gdzie no, główną tą bolączką, szczególnie w tych miejscowościach mniejszych, nadal pozostają te kwestie drogowe. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, popieram tutaj, że dużo się dzieje pomimo sytuacji trudnej samorządów wszystkich, bo akurat to nie dotyczy tylko naszej gminy, ale są tu uwarunkowania głównie zewnętrzne, które wpływają na naszą sytuację finansową, na możność bądź niemożność zrobienia niektórych rzeczy, które na pewno byśmy chcieli. I tutaj myślę, że deklaracja większości wszystkich, nie chcę tu mówić za każdego, ale na pewno ze swojej strony tutaj dalszej współpracy i myślę, że kolejny rok nie będzie łatwy, ale na pewno też będziemy starali się wspierać te działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też uważam, że patrząc, bo to nie zawsze każdy widzi koło siebie, nie widzi ogółu. Musimy patrzeć raczej jako całość gminy, bo każdy by chciał gdzieś w swojej większej miejscowości, ale uważam, że robi się bardzo dużo. Bardzo dużo, dlatego też uważam, że tyle czoła wójtowi, bo naprawdę widać, jak zabiega, jak się stara, gdzie by ciągle nie ma czasu na jakieś swoje, jakieś takie rozrywki, tylko dziękuję jeszcze raz, mówię, bo jest dużo, dużo i w Biegowniku się dzieje, może nie wszyscy wiedzą, bo akurat nie w centrum, nie każdy przejeżdża. W tej chwili to w Biegowniku jest zrobione, jest tam 5 chyba dróg, to jest jedna główna, które będą połączone. 10 zabiegaliśmy, pewnie, że jeszcze to nie jest wszystko, bo są jeszcze drogi, które są w fatalnym stanie, nie tylko w Biegowniku i w całej gminie, ale myślę, że powoli, może jeszcze następny rok, coś zdążymy zrobić, a później będą wybory, także miejmy nadzieję, że jeżeli będą następcy, będą ciągnąć to dalej i że będziemy dalej robić to samo, co zaczęliśmy. Także ja jestem bardzo za tym raportem, że uważam, że jest bardzo dobrze. Dobry. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję. Szanowni Państwo, nie lubię takich ogólnie słów w swoim kierunku, więc jakby ja pozwólcie, że oddeleguję te wszystkie słowa na ręce moich współpracowników z Urzędu Gminy i Pani Skarbnik, i Pani Sekretarz, i Pana Kierownika, bo to ich pionem. My mamy mały urząd i to są małe struktury, małe jednostki, nie mamy departamentów, ale mamy tylko i wyłącznie referaty. Tylko i wyłącznie, a może bo patrząc na to, w jaki sposób możemy zabiegać o swoje prawa albo swoje możliwości,
często przychodzi na myśl, że nie mamy sobie wiele do zarzucenia. Mówię tutaj, proszę Państwa, chociażby o tym, o czym mówiłem w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego na komisji. Tworzyliśmy bardzo intensywnie i mamy w tak zwanej zamrażarce, oczywiście nie legislacyjnej, nie tej wielkoformatowej, ale naszej gminnej, plany do oczekiwania. Z tego względu, że dwa plany zostały obstrzelone, mówiąc kolokwialnie, przez pion nadzorczy pana wojewody, tym samym samego wojewody. My odwołaliśmy się od tego stanowiska do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał opinię pana wojewody. No i mogliśmy zauważyć, no dobrze, jesteśmy małym miejskim urzędem, nie mamy być może wiedzy, albo nie możemy się czymś wykazać, ale to mimo wszystko nie dawało nam spokoju. Przygotowałem kilka słów, które ubrał w podstawę prawne pan adwokat i złożyliśmy odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i z 16 maja mamy informację taką, że sąd oddalił stanowisko pana wojewody do ponownego rozpatrzenia i mało tego, gdzieś tam się w międzysłowie trafiło takie stwierdzenie, że kotara spadła. Trafiło się takie stwierdzenie, że być może pan wojewoda się pomylił albo nie miał racji. Czyli proszę Państwa, mamy wiele rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał przez nas podejmowanych, ale człowiek próbuje lecieć szybko, żeby pewnych rzeczy pod względem czasu nie zawątlać, a gdybyśmy się odwołali, kto wie, czy byśmy takich sytuacji nie wygrywali. Bo to jest dowód na to, że nie mamy sobie zbyt wiele do zarzucenia i dowód na to, że w tym momencie powinienem i też to robię, składam wyrazy uznania dla moich współpracowników, kierowników, pracowników merytorycznych, pani skarbnik, pani sekretarz, pana kierownika i pani kierownik, ponieważ tą politykę małą gminną jakkolwiek udolnie, ale staramy się prowadzić. Możemy być dobrze wysportowani, mieć bardzo fajnie zbudowane ciało, być zdrowi, ale jeżeli w oko wpadnie gram soli albo jakaś drzazga, to rzeczywiście mocno boli i wtedy mówimy, że czujemy się bardzo niekomfortowo. Ja dzisiaj, proszę Państwa, takie odczucia mam, bo było powiedziane tutaj, że wiele się robi i jest to zauważane, nie wszyscy mogą to zauważyć. Ja tutaj zawsze wzrok kieruję w kierunku pana sołtysa Kopanki II. Proszę Państwa, taki mój apel z tego miejsca. Ja za chwilkę będę z Państwem rozmawiał po tej sesji, w tym czasie pomiędzy tą sesją, kolejną sesją. I tutaj też myślę, że mam delegację tego, żeby mówić w imieniu pana przewodniczącego Rady. W tym momencie już nie ma takiej możliwości, żeby mówić o możliwości naprawy. Teraz już jest konieczność, żeby nie doprowadzić do tego, że będzie całkowicie jakaś grupa społeczna odcięta od rzeczywistości, bo droga naprawdę z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień się psuje, są tam niepokojące sytuacje. Nie wiem, czy to jest tak mocno słyszane, akurat pan projektant drogowy właśnie dzwoni, w tym momencie jest połączenie, czyli gdzieś tam mentalnie się już słyszymy. Panie sołtysie, spotkamy się, będziemy musieli wypracować jakieś stanowiska do Państwa. Będę apelował, żeby, nie wiem, krok za krokiem, na tyle, ile będą nam możliwości pozwalały. Być może nie zrobimy tego w ciągu roku, nawet nie zrobimy tego w ciągu dwóch lat, ale bo to jest prawie 1,8 km, ale to jest taka zadra, która nie daje mi takiego komfortu, że jednak jest dobrze, że się dobrze dzieje. Bo to, proszę Państwa, co zauważacie, to jest tylko i wyłącznie kryterium, w które się strzelamy, tak? Bo akurat są uwarunkowania i ustalenia regulaminu, że możemy się w to wpisać. Fajnie było, gdybyśmy mogli się wpisać, tak utworzyli projekt, że wpiszemy się bez najmniejszego, ale właśnie w taką drogę. A niestety są regulaminy i kryteria, chociażby wskaźniki GUS-owskie, których po prostu nie przeskoczymy, choćby nie wiem co, i pozostaną tutaj nasze banki. Mimo wszystko, proszę Państwa, staramy się naprawdę, jeżeli jest cokolwiek nie tak, to niektórzy mają taką taktykę, że po prostu nazywają rzeczy po imieniu i za to też dziękuję, za każde słowo krytyki. I nie chciałbym też słodzić, ale bardzo lubię ludzi. Tutaj w tym gronie są takie osoby, które jeżeli mają coś do powiedzenia, to mówią prosto w oczy i w tym momencie, nawet czy to jest dobre słowo, czy złe słowo, to i tak są bardzo godni zaufania i za to wszystko dziękuję, bo zawsze wiem, że będzie to prosto w oko.
przyjdzie taki czas, kiedy pewnie powiem do tych konkretnych osób, tak, to ty i bardzo tobie dziękuję. Ale ogólnie i tak, proszę Państwa, współpracuje mi się cudownie, za ten rok bardzo Wam dziękuję. I powiem jeszcze to, co mówiłem na komisji. My w samorządach mamy taką zawsze trudność, bo ten rok powinien być rozpatrywany w samorządach od właśnie absolutorium, czyli tego terminu do absolutorium, bo lata kalendarzowe idą swoim torem, natomiast my to wszystko rozpatrujemy w tym właśnie okresie, bo inwestycje wchodzą w okresie letnim, kończą się na jesień, potem przygotowujemy przetargi i to jest zawsze od do. I teraz a propos tych właśnie rekordów, o których mówiłem, którzy gdzieś tam pobijają, my chyba też pani skarbnik i ogólnie tutaj moi współpracownicy pobiliśmy w tym roku absolutoryjnym, że tak powiem, bo tak jak pani Joanna Lewaniak powiedziała podczas swojej wypowiedzi, że ma déjà vu, ja takie same mam odczucie. Wczoraj się spotykaliśmy w tej sali, podejmowaliśmy absolutorium i raport o stanie gminy za rok 2021. Dzisiaj czynimy to za rok 2022, ale w tym roku mijającym, tym takim absolutoryjnym, mieliśmy zaraz jak się skończyła sesja, taką bardzo, bardzo zaciekłą kontrolę regionalnej izby obrachunkowej. Dzisiaj Państwu się przyznam, bo tego nie mówiłem, bo nie wiedziałem, jak to się skończy. Byłem oficjalnie postawiony do pionu i oskarżono o naruszenie dyscypliny finansów publicznych za jeden szczegół, do którego się w ogóle nie zgadzałem, na który nie przyszłoby mi do głowy, że w taki sposób można to rozpatrywać, ale oczywiście zaciętość pan kontrolerem była bardzo istotna, więc przygotowaliśmy takie stanowisko, odpowiedź, no i zostało postępowanie umorzone, czyli warto się bronić, bo można zawsze kogoś łatwo oskarżyć. No ale potem zapukała pani z Najwyższej Izby Kontroli, potem zapukali kontrolerzy z Urzędu Wojewódzkiego, to przede wszystkim mistrzynią świata w tych kontrolach, to jest pani kierownik, nie wiem ile nawet było tej kontroli. Zakończyliśmy kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a w tym momencie mamy Krajową Administracji Skarbowej. Jeszcze się inwestycje nie zakończyły, ale już są kontrolowane. Dzwonię po moich kolegach, wójtach, burmistrzach, nic w ogóle nie, mówię, coś, jaka kontrola, a u nas już i to szeroko idąca audytowa, taka naprawdę rozkładająca na łopatki. Nie robimy, proszę Państwa, od 3 tygodni nic, tylko kserujemy dokumenty, odpowiadamy na codziennie. I to nie jest tak, że teraz mówię, żeby jakby wyolbrzymić pewną rzecz. Niemniej codziennie jak 15 pytań. I to trzeba na drugi dzień już odpowiedzieć i czekać na następnego maila w trybie, że tak powiem, ekspresowym, natychmiastowym. Odłożone mamy z premedytacją Państwa, odłożone mamy sprawy na bok. Bo tutaj myślimy, to po prostu no jest wymóg, jest nakaz i koniec i nie możecie w żaden sposób myśleć inaczej, tylko po prostu odpowiadać na nasze pytania. I tak też to robimy. I też będziemy chcieli wykazać się tym, że robiliśmy pewne rzeczy tak dobrze, jak tylko potrafiliśmy, ale fakt jest taki, że ten, kto nic nie robi, nie popełnia w ogóle błędów. Czy coś się znajdzie, czy nie, tego nie wiemy, to audyt wykaże, jest to taki gruby, można powiedzieć, krajowy audyt, więc zobaczymy. No, poszliśmy na pierwszy ogień, może nauczeni doświadczeniem, inni będą zwracali inne rzeczy, szczegóły. Przetargi, proszę Państwa, zmieniają się tak niebotycznie, przepisy zmieniają się tak niebotycznie i tak szybko, że są to tak trudne sprawy, że naprawdę podziwiam tutaj pion referatu gospodarczego pana Łukasza i panią Ewę, którzy mówię na komisji, jadą, mówiąc kolokwialnie, już na oparach, ale musimy dać radę i to dzięki współpracy z wami proszę tutaj o jakiekolwiek, jeżeli zawątlamy cokolwiek, proszę mówić, my się naprawdę na błędach staramy uczyć i jakby no, przyjmujemy wszystko absolutnie. Pięknie Państwu dziękuję i tutaj mówię, byłoby cudownie, gdybyśmy mogli powiedzieć, że nawet droga na Kopankę drugą jest zrobiona. No wtedy bym przyjmował to wszystko należycie. Dziś, panie przewodniczący, tych słów nie potrafię jeszcze przyjąć. Na statku to Dubica jest jeden i tak pracują ludzie jak Dubica do Łodzi. Także się to dziwnie. Myślałem, odnośnie debaty. Czy jeszcze ktoś odnośnie debaty chciałby powiedzieć coś przed raportem? O raporcie? Nie widzę, przechodzimy do następnego punktu, punkt 4b. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Grodnoblowskiej wotum zaufania, druk numer 34, łamane przez 23. Bardzo proszę o opinię Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa podjęła 5 osób w składzie i była jednogłośnie za uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi gminy Grodnoblowskiej wotum zaufania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego.
kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodno Lubelskie wotum zaufania do numer 34/23. Pani radna Lubania Kiarna. Jestem za. Pan radny Wojtek Andrzej. Za? Za. Dziękuję. Pani Sejkowska Katarzyna. Jestem za. Pan radny Baszkę Henryk. Jestem za. Pan radny Baszko Bogdan. Jestem za. Pani radna Belińska Barbara. Jestem za. Pan radny Tadeusz Krzysztof. Jestem za. Pan radny Dziedzicki Marek. Jestem za. Pani radna Goldberg Bioleta. Jestem za. Pani radna Grela Iwona. Jestem za. Pan radny Grela Jarosław. Jestem za. Pan radny Lewicki Aleksander. Jestem za. Pan radny Sobociński Tomasz. Jestem za. Pani radna Stawska Bogumiła. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad, to jest punkt 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodno Lubelskie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Punkt 5a. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodno Lubelskie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodno Lubelskie za 2022 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Uchwała numer RIO 4.0120/113/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodno Lubelskie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodno Lubelskie za rok 2022. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Małgorzata Mazur-Wysocka, członkowie Paweł Gulbinowicz i Andrzej Bliszka, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustawy 2022, pozycja 1668. Pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Grodno Lubelskie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodno Lubelskie za 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 30 marca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodno Lubelskie za 2022 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte zarządzeniem nr 9/OG/2023 Wójta Gminy Grodno Lubelskie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2022 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2022 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według ich pochodzenia. W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, prowadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok. Analizując przedłożone sprawozdanie, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, dalej skład orzekający, stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 83,41% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące wykonano w 94,32%
roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1 764 260 zł. Zgodnie z artykułem 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W ocenie składu orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Granowa Lubelskie za 2022 rok uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest dochody i wydatki budżetu gminy w szczegółowości określone jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Ponadto skład orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy Granowa Lubelskie za rok 2022. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił, jak w sentencji, od niniejszej uchwały ułoży odwołanie do składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Przewodnicząca składu orzekającego, Małgorzata Mazur-Piasecka. Dziękuję bardzo. Pan skarbnik. Przechodzimy do następnego punktu, to jest punkt 5b. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Granowa Lubelskie za 2022 rok. Bardzo proszę panią przewodniczącą. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Granowa Lubelskie z dnia 27 kwietnia 2023 roku dotycząca wykonania budżetu gminy Granowa Lubelskie za 2022 rok, stanowiąca uzasadnienie do uchwały i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Granowa Lubelskie. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 roku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu oraz z informacją o stanie mienia komunalnego pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Granowa Lubelskie za rok 2022. Komisja Rewizyjna, oceniając wykonanie budżetu, uwzględniła następujące elementy. Po pierwsze, zgodność wykonania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zasadami prawidłowej księgowości i rachunkowości, zgodność informacji o stanie mienia z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, wykonanie przychodów, zaciągnięte kredyty, spłata oddzielonych pożyczek oraz rozchodów, spłatę rent kapitałowych, brak przekroczeń wydatków budżetowych, które mogłyby być podstawą do wszczynania postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej, zgodność wykorzystania środków publicznych z budżetu państwa lub funduszy celowych z ich przeznaczeniem, działania wójta gminy w zakresie udzielonych upoważnień, w tym m.in. w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zwiększeń wydatków na wynagrodzenie osobowe i wydatki majątkowe i inwestycyjne, stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych, zaciąganie krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu gminy, zaciąganie pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetu gminy, zasady udzielenia dotacji z budżetu i dokonywanie innych wydatków zgodnie z przepisami prawa, w tym stosowania ustawy prawa zamówień publicznych, a także wykonanie zadań, na które przewidziano środki finansowe w budżecie gminy na rok 2022. Budżet gminy Granowa Lubelskie na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy Granowa Lubelskie w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą nr 33/205 na 2021 rok kształtował się następująco. Po stronie dochodów 29 105 640 złotych. Po stronie przychodów 7 824 599. Jeśli chodzi o wydatki, to kształtowały się one na poziomie 36 430 244 zł
rozchody na poziomie 500 tysięcy złotych. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 324 599 złotych i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Gronowa Lubnowskie na 2022 rok. W trakcie roku 2022 wprowadzono łącznie 17 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Gronowa Lubnowskie i 8 zarządzeniami wójta gminy Gronowa Lubnowskie. Ostatecznie realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków przedstawia się następująco. Dochody PAN 49 741 384 zł 55 groszy, wykonanie 41 487 420 zł i 78 groszy, wykonanie na poziomie 83,41%. Jeśli chodzi o dochody bieżące, to plan był na poziomie 35 8 095 zł i 98 groszy, wykonanie na poziomie 33 21 022 zł i 30 groszy, to daje nam 94,32%. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, plan wynosił 14 733 288 złotych i 57 groszy, wykonanie 8 466 398 złotych i 48 groszy, czyli na poziomie 57,46%. Jeśli chodzi o wydatki, to plan przewidywał je na poziomie 59 435 183 złotych i 55 groszy. Wykonanie wyniosło 43 251 681 złotych i 60 groszy, czyli na poziomie 72,77%. Wydatki bieżące 32 381 476 zł i 83 zł, taki był plan. Wykonanie 30 136 306 zł i 60 groszy, czyli na poziomie 93,7%. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, plan wyglądał następująco: 27 053 706 zł i 72 grosze. Wykonanie na poziomie 13 115 375 zł, to jest na poziomie 48,48%. Zrealizowane dochody bieżące pochodziły m.in. z dotacji i dochodów celowych, subwencji ogólnych, udziałów w PIT-cie i CIT-cie, wpływów z podatków i opłat oraz z pozostałych dochodów. Dochody majątkowe gminy Gronowa Lubnowskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 466 398 zł i 48 groszy. To jest w 57,46% w stosunku do planu wynoszącego 14 733 288 zł i 57 groszy. Wykonanie dochodów majątkowych na wyżej wymienionym poziomie wynika z mniejszego zaawansowania prac związanych z realizacją termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, nieotrzymaniem dofinansowania na realizację remontów i przebudowy dróg gminnych oraz nieskutecznym przetargiem na przebudowę oczyszczalni ścieków w Gronowie Lubnowskim. Jeśli chodzi o wydatki, to w roku 2022 zrealizowane zostały na poziomie 72,77%, z czego wydatki bieżące wykonano w 93,07%, a wydatki majątkowe na poziomie 48,48%. Wydatki inwestycyjne wynosiły 8 589 222 zł i 33 grosze oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 1 451 152 zł i 67 groszy. W 2022 roku odnotowano deficyt budżetu w wysokości 1 764 260 zł i 82 groszy. Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 884 715 zł i 70 groszy. Po przeanalizowaniu wszystkich działów, rozdziałów i paragrafów wydatków bieżących i inwestycyjnych
nie stwierdzono przekroczenia uprawnień do dokonywania wydatków, a dane liczbowe zawarte w przedłożonym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdawczością statystyczną. Dokonując oceny wykonania budżetu pod kątem celowości, wydatków i gospodarności, nie stwierdzono nieprawidłowości. Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan 6 milionów złotych, wykonanie 6 milionów złotych, wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 4 193 799 złotych, wykonanie 4 193 799 złotych. Łącznie więc plan wynosił 10 193 799 i w 100% został wykonany. Realizacja planu rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco. Spłata kredytów i pożyczek, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan wynosił 0, takie jest też wykonanie. To samo dotyczy udzielonych pożyczek. Jeśli chodzi zaś o wykup papierów wartościowych, plan był na poziomie 500 tysięcy złotych. Wykonanie na tym samym poziomie zostało zrealizowane, więc również w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i rozchody zostały zrealizowane na poziomie 100%. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania gminy według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiły, jeśli chodzi o kredyty, obligacje komunalne, 17 500 000 zł. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan środków na rachunku gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 8 403 789 zł i 39 groszy, w tym m.in. środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2023 roku w wysokości 305 017 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 55 679 zł i 96 groszy. Biorąc pod uwagę powyższe, wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a także realizował uchwały Rady Gminy Gronowo Elbląskie związane z wykonaniem budżetu. W opinii Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2022 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Gronowo Elbląskie. Za pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu za rok 2022 i udzieleniem absolutorium wójtowi gminy członkowie komisji głosowali jednogłośnie 4 głosami za, tak jak mówię, w 4-osobowym składzie obradowała komisja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest punkt 5c. Dyskusja na sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy więc do następnego punktu naszych obrad. To jest punkt 5d. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok, druk nr 35/23. Bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa jednogłośnie była za uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania innego. Ktoś z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok, druk nr 35/23. Pan radny Blaszka Henryk. Jestem za.
Pan radny Waszko Bogdan. Jestem za. Pani radna Bonińska Barbara. Jestem za. Pan radny Tomasz Krzysztof, jestem za. Pan radny Dziedziński Marek. Jestem za. Pani radna Kolbert Greta. Jestem za. Pani radna Grela Iwona. Pan radny Gerda Jarosław. Jestem za. Pan radny Lewicki Aleksander. Jestem za. Pan radny Sobociński Tomasz. Jestem za. Pani radna Saska Bogumiła. Jestem za. Pani radna Urbania Kroanna. Jestem za. Pan radny Wojtan Andrzej. Jestem za. Pani radna Zajkowska Katarzyna. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad, to jest punkt 6. Udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grodno-Elbląskie za 2022 rok. Punkt 6a. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Grodno-Elbląskie. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Elbląskie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Grodno-Elbląskie za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu. Komisja rewizyjna w składzie. Przewodnicząca Urbaniak Joanna i członkowie Grenda Jarosław, Budziński Marek, Wojtal Andrzej, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego, wnioskują o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grodno-Elbląskie za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. To jest punkt 6c. Do 6b, przepraszam, zapoznanie radnych z uchwałą Regionalną Izbę Rachunkową dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Elbląskie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Grodno-Elbląskie za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodnicząca Małgorzata Mazur-Wysocka, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Piszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Elbląskie o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grodno-Elbląskie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 28 kwietnia 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Elbląskie o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Grodno-Elbląskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Skład orzekający, dokonując analizy przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodno-Elbląskie rozpatrzyła m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grodno-Elbląskie za 2022 rok, sprawozdanie finansowe gminy Grodno-Elbląskie za 2022 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Grodno-Elbląskie za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodno-Elbląskie, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy Grodno-Elbląskie za 2022 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi gminy Grodno-Elbląskie absolutorium z tego tytułu. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodno-Elbląskie został prawidłowo sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu gminy przez wójta gminy Grodno-Elbląskie. Wobec powyższego skład orzekający postanowił, jak w sentencji. Od tego postanowienia służyło odwołanie do składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Małgorzata Mazur-Wysocka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Przewodniczącej. Przechodzimy do punktu następnego naszych obrad. To jest punkt 6c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Gronowe Dolskie za 2022 rok, druk nr 36/23. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetową. Komisja Budżetowa jednogłośnie była za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Gronowe Dolskie za 2022 rok. Przechodzimy do głosowania imiennego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Gronowe Dolskie za 2022 rok, druk nr 36/23. Pani Radna Koniecka Barbara. Jestem za. Pan Radny Greta Jarosław. Jestem za. Pan Radny Sobociński Tomasz. Jestem za. Pani Radna Grela Iwona. Jestem za. Pani Radna Zajkowska Katarzyna. Jestem za. Pan Radny Blaszka Henryk. Jestem za. Pan Radny Błaszka Bogdan. Jestem za. Pan Radny Dziedziński Marek. Jestem za. Pani Radna Goldberg Violeta. Jestem za. Pan Radny Lewicki Aleksander. Jestem za. Pan Radny Dorosz Krzysztof. Jestem za. Pani Radna Stocka Bogumiła. Jestem za. Pani Radna Urbania Kielania. Jestem za. Pan Radny Wojtal Andrzej. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący pozwolił mi dwa zdania. Naprawdę postaram się to dopełnić. Być może jest dużo symboliki w tym i bardzo Państwu dziękuję i to wszystko, co dzisiaj czuję, czyli te pozytywne emocje, proszę mi wierzyć, przekazuję wszystkim Państwu i chyba jest w tym symbolika, bo absolutorium w samo południe jeszcze jak dzwony biją, to może coś w tym musi być, więc niech to będzie przyczynek do tego, żeby rzeczywiście działo się dobrze, byśmy wspólnie przetrwali i zakres pandemiczny, i zakres inflacyjny, i wszystko, co z tym jest złego związane. Pięknie Państwu dziękuję. Nie mogę się odnieść do tego, co będzie, bo za rok będą zupełnie już nowe okoliczności. Kto tu będzie na tym miejscu, kto będzie tutaj z Państwa sołtysów radnych, ciężko powiedzieć. To proszę Państwa, w tej kadencji jest ostatnia absolutorium tego typu sesja i za ten cały okres pozwólcie, że w tym miejscu wszystkim złożę i gratulacje, i życzenia wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, ale przede wszystkim przeogromne podziękowania, myślę, że i w swoim imieniu, i w imieniu Pani Skarbnik, i w imieniu Pani Sekretarz, wszystkich pracowników. Oddaję już mikrofon Panie Przewodniczący. Przechodzimy do następnego punktu, czyli punkt informacji i komunikacji, czyli punkt, gdzie można coś się zapytać, jakieś informacje ogólne, czy jak już mówić, powiedział, w okresie międzysesyjnym brałem udział w zebraniu w Wigodniku Lubiejskim. To był tak głównie tematem, były autobus, tak zwana dwunastka, ale były też i tematy bieżące. Uczestniczyłem z Dniem Strażaka, z Panią Sekretarz. Dziś uczestniczyłem w Komisji Budżetowej. W związku z kończeniem komunikaty, czy ktoś z radnych chciał zabrać jakiś głos, jakieś pytania, sprawy bieżące? Nie widzę. Czy tak na święcie nie ma? Państwo, a są tysi, może jakieś pytanie? Zawsze tyle pytań, a dzisiaj jest. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. To jest punkt 7.1. To jest przedłożenie
To jest A. Sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grunowie Elbląskim za 2022 rok. Każdy z Państwa dostał takie sprawozdanie z działalności, czy są jakieś pytania odnośnie, jest Pani kierownik? Nie ma żadnych pytań? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do teraz następnego punktu, jest punkt B. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8 obrad. Informacja o sporządzeniu protokołu numer 46/2023 sesji Rady Gminy Grodowej Polskiej. Czy są jakieś uwagi, pytania? Dziękuję. Ogłaszam przerwę w związku, że tak jakoś to szybko poszło do godziny, można do 13 godziny jest przerwa. Także bardzo zapraszam na przerwę. Wznowimy obrady o godzinie 13. Sesja Rady Gminy Grodowej Jedlowskim zwołano w okazji 50-lecia powołania Gminy Grodowej Jedlowskiej. Jednocześnie informuję, że posiedzenie 47. sesji Rady Gminy Grodowej Jedlowskiej jest organizowane i zresultowane, a administratorem danych jest Gmina Grodowej Jedlowskiej. Klauzula informacyjna zamieni się na stronę regulaminu informacji publicznej Urzędu Gminy Grodowej Elbląskiej oraz na drzwiach wejściowych do budynku. Bardzo teraz proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu. Thank you.
Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczysta sesja Rady Gminy Dolnośląskiej wprowadzi Państwa w nastrój niezapomnianych chwil, które zapiszą się na kartach historii Gminy Dolnośląskiej. To wyjątkowy zaszczyt mieć Państwa gościć na dzisiejszej uroczystości. W tym miejscu chciałbym się wybrać pana wójta Adama Ochocińskiego. Bardzo brawo. Pana wójta Konrada Wiśniewskiego. Pana przewodniczącego Rady Stanisława Sudowa. Pana przewodniczącego Rady Ryszarda Grabowskiego. Pana przewodniczącego Rady Zenona Urbaniaka. Pana przewodniczącego Górskiego Ireneusza. Według kolejności nie było wiary. I pana przewodniczącego Romana Pozorskiego. Witam również panią dyrektor zespołu szkół i górników, która przybyła troszeczkę później. Witam również radnego powiatowego pana Roberta Mińskiego. W tym roku jubileuszowym wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie, jaka jest dzisiejsza gmina Dolnośląska. Mieszkając tu, obcując na co dzień z tym, co się wokół nas dzieje, wielu wchodzących zmian niezauważamy lub niedoceniamy. Niekiedy dopiero uświadamiamy je sobie, gdy byli mieszkańcy, którzy po latach odwiedzają naszą gminę, czy to na drużynkach, na imprezach, na jakichś innych sportowych zawodach, widzą te zmiany. Pragnę wyrazić przekonanie, że w kolejnych latach władze samorządowe, jak i organizacje działające w gminie będą dążyć do tego, aby to wszystko, co teraz robimy dla gminy Bronowe Błońskie, spotkało się z aprobatą, z uznaniem, szacunkiem, aby w gminie Bronowe Błońskie pozostał po nas pozytywny i trwały ślad. Aby ktoś w stulecie powstania gminy, zabierając głos na podobnej uroczystości, mógł powiedzieć: oni zrobili dużo dla naszej gminy i mieszkańców, spełnili oczekiwania, tym się kierujemy w podejmowanych decyzjach i działaniach. Mamy świadomość, że stajemy przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Zapewne nie grozi nam nadmiar środków budżetowych, jednak miejmy świadomość, że przyszłość tej gminy jest w naszych rękach. Tak władz samorządowych, jak i zwykłych mieszkańców. Co uda nam się zachować z dziedzictwa kulturowego naszych przodków, z dorobku poprzednich pokoleń, a co rozwiniemy sami, co nowego stworzymy, w dużym stopniu zależy od naszego wspólnego wysiłku, od harmonii, współdziałania, od nas samych, od naszej inwencji i pomysłowości, a także od determinacji. Nie obawiajmy się śmiałych inicjatyw, byle wymieściły się w granicach rozsądku i finansowania. I by dobrze służyły przyszłym pokoleniom. Proszę Państwa, historię tworzą ludzie. Na sali widzę znajome twarze sprzed lat wielu oddanych społeczników i dziękuję im za ofiarną służbę naszej małej ojczyźnie. Tak już powiedziałem. Jeszcze raz panie Konradzie Miśniewski, mój wójcie, panie Okuciński, Zenku, Roman, Ryszard i Reneusz. Dziękuję Wam za to, żeście swoją cegiełkę też dołożyli do tego, co jest obecnie w naszej gminie. Czy pan wójt by za teraz chciał? Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, gmina Gronowo-Elbląskie jest bogata w osobistości, bo rozpoczął poczytania pan przewodniczący Krzysztof Dorosz. Odnosząc się do tych funkcji byłych, które były i które są bardzo znamienne i zaznaczone w historii gminy Gronowo-Elbląskie, ale są jeszcze dwie osoby, które aktualnie działają i pracują, pomimo tego, że takie funkcje pełniły. Witamy bardzo serdecznie jako wójt mojego bezpośredniego poprzednika, wójta Aleksandra Lewickiego. Nad tym się zawsze zastanawiamy, bo powinienem był powiedzieć bezpośrednią poprzedniczkę, czyli panią wójt Jadwigę Piszkę. Uwaga! Może epizod pomiędzy moją kadencją a kadencją pana Dołka musiał zaistnieć i był taki epizod dla mnie bardzo znaczący. Pani Jadziu, bardzo pani dziękuję, zwłaszcza za tą podróż do Olsztyna, którą to odbywaliśmy w celu odegrania przez panią tejże nominacji, a miała pani trudne zadanie, bo wtedy debatowaliśmy w bardzo trudnych warunkach, takich można powiedzieć mentalnych, w zakresie relacji międzyludzkich nad studium warunkowań i musiała to pani zapoczątkować. Ale rzeczywiście, proszę państwa, pani Jadwiga Piszka w roku 2012 pełniła tę funkcję. Mało kto tym wielu, mało kto się do tego odnosi, ale uroczystą 47. sesją Rady Gminy Gronowo-Elbląskie, tak jak powiedział pan przewodniczący, zainaugurowaliśmy obchody 50-lecia gminy Gronowo-Elbląskie. To bardzo zacny i ważny jubileusz. Wszystkie samorządy, proszę państwa, ten jubileusz obchodzą, dlatego dzisiaj na okoliczność tejże uroczystej sesji postanowiliśmy wspomnieć także o tym wątku. Gmina Gronowo-Elbląskie się wówczas rodziła, odtwarzała. Państwo macie możliwość zajrzenia do tych tablic, które przedstawiają i część opisową, i część wizualną. Przepiękne zdjęcia na stole za panem Zenonem leżą kroniki, do których można sobie zajrzeć i na pewno przywiozą one dużo wspaniałych wspomnień. Czas ten skłania do refleksji, wspomnień oraz przemyśleń. Tak jak powiedziałem, warto w tym miejscu przypomnieć historyczne już fakty, które miały wpływ na obecny kształt naszej gminy. Sięgnijmy pamięcią 50 lat wstecz, kiedy to uchwałą numer 18/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim utworzono gminę Gronowo-Elbląskie. Na czele władzy wykonawczej jako naczelnik gminy stanął pan Tomasz Sambor. Samorząd gminy formalnie zaczął funkcjonować od dnia 1 stycznia 1973 roku. Nowo utworzona gmina Gronowo-Elbląskie tworzyła swoją tożsamość w trudnych warunkach. Lata 1979-1981 to niewątpliwie ciężki okres, nie tylko dla samorządu. To czas straconej dekady fali strajków w początku stanu wojennego. Obniżenie poziomu życia, które następowało w sposób bardzo dobitny i wiele tego doświadczyło. Rozwój gminy został przez to załamany. Nastał gospodarczy marazm, który dotknął obszar całej Polski. W tym niełatwym okresie przemian społeczno-politycznych pracę naczelnika gminy na rzecz lokalnej społeczności wykonywali wspomniany wcześniej Tomasz Sambor w latach 73-77 oraz Henryk Madej w latach 1977-1981. Okres stanu wojennego nie poprawił niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Polsce, nie zatrzymał zapaści gospodarczej, a drastycznie ograniczył życie codzienne Polaków. Wprowadzona przez rząd reforma gospodarcza nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Kryzys gospodarczy objął cały kraj, co odczuła również i nasza gmina. Pomimo sytuacji kryzysowej panującej w całej Polsce, władze samorządowe kadencji 1982-1990 podjęły działania rozwoju społeczno-gospodarczego.
gospodarczego gminy. W tym czasie funkcję naczelnika gminy pełnili najmocniej pan Tadeusz Bacis w latach 1982, to było w roku 1982, oraz pan Tomasz Sandor w latach 1984-1990. Kolejna kadencja to lata 1990-1994. W tym czasie w Polsce przeprowadzono kolejną reformę administracyjną, przywracającą ustrój samorządowy, mający na celu budowę samorządności i uprawnienie działań władz w tym terenie. To pierwsze demokratyczne wybory do samorządów lokalnych i zmniejszenie liczby województw. W naszej gminie nastąpił znaczny rozwój. W wyniku tej reformy przywrócono stanowisko wójta gminy. Od 1990 roku funkcję wójta gminy pełnił pan Adam Okruciński. Po nim, używając nomenklatury sztafetowej, przejął pałeczkę Konrad Wiśniewski. Po czym tę funkcję pełnił pan Aleksander Lewicki, wspomniana przeze mnie pani Jadwiga Kliszka. Do momentu, w którym tą zaszczytną, kolorową i jakże fantastyczną i cudowną rolę niełatwą przejął Marcin Ślęzak, myślę, że wielu znane. Zarządy gminy funkcjonowały w przeciągu trzech kadencji 1994-1998-1998-2002. Od jesieni 2002 roku organem wykonawczym w gminie jest jednoosobowo wójt, wybierany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach. Szanowni Państwo, to tyle z kart historii. Resztę możecie na zasadzie wspomnień dowiedzieć się z tych pięknie przygotowanych plansz. W trakcie sesji, proszę Państwa, zaszczyciła nas swoją obecnością pani dyrektor zespołu szkół w Gronowie Lubelskim, Jolanta Koszykowska. I tutaj, proszę Państwa, na myśl przywodzi się wiele anegdot, które są związane z pełnieniem funkcji. Jest jedna taka znacząca anegdota o osobie, która przychodzi w trakcie sesji, ale pozwólcie, że o tym nie będę mówił, może ta osoba sama o tym wspomni. Ja natomiast odniosę się do swojej osoby, proszę Państwa, mówiąc słowo na temat raportu o stanie gminy, mówiąc słowo na temat udzielonego absolutorium, a na samym początku wotum zaufania, zastanawiam się, czy udzielilibyście Państwo mi takiego dużego zaufania i takiego dużego kredytu zaufania, gdybyście usłyszeli moją pierwszą wypowiedź na stanowisku wójta, mianowicie taką, że będę ten chleb dzielił tak, żeby każdemu zabrakło. Ale to, proszę Państwa, były emocje i dalej one są. Nie jest wcale łatwo, ale te anegdoty słowne lub czasami myśli, które wyprzedzają czyny, występują zawsze. Niemniej, proszę Państwa, gmina Gronowe Lubelskie na miarę swoich możliwości współpracuje z organami i wyższego rzędu, i organami tożsamymi w zakresie administracji publicznej, administracji samorządowej, ale również i rządowej. Dzisiaj przepiękna uroczystość, proszę Państwa, ze mnie mówiąc kolokwialnie już pewne rzeczy zeszły, ponieważ jestem po absolutorium otrzymałem od gremium Wysokiej Rady wotum zaufania, czyli zamknęliśmy kolejny rok. Za rok pewnie nowe okoliczności, ale niemniej proszę mi uwierzyć, że jestem przeogromnie szczęśliwy, mogąc widzieć, tak jak powiedział przewodniczący, znajome twarze, które przyczyniały się do rozwoju, do funkcjonowania gminy Gronowe Lubelskie. Powiem Państwu i proszę Państwa taką rzecz, którą zapamiętałem, być może pan Adam to dokończy, kiedy obejmował i funkcjonował jako wójt w naszej gminie, budował linię telekomunikacyjną. Wtedy to było przeogromne nową. Dziś, proszę Państwa, ta linia zanika, mamy już zupełnie inne możliwości, ale rzeczywiście tak jest. Potem było zwodociągowanie gminy. Do tego swoje dłonie, swoje palce przyłożył wójt Konrad Wiśniewski. Potem nastąpiło wejście gminy Gronowe Lubelskie, jak i całego powiatu, województwa, jak i kraju do Unii Europejskiej. Pojawiały się środki zewnętrzne i też wcale niełatwa praca. Moja współpraca z przewodniczącymi rad gmin, których akurat ja w swojej kadencji miałem dwóch
jest wyjątkowa. Panie Romanie, bardzo panu dziękuję za tą współpracę, za każde słowo i wsparcia, i krytyki. I to samo kieruję na ręce pana przewodniczącego Krzysztofa Grosza. Współpraca z takimi osobami, z takimi ludźmi to przeogromny zaszczyt, ale jestem też szczęśliwy, że mogę widzieć, współpracować i rozmawiać z osobami, które pełniły te funkcje długo albo krótko, ale bynajmniej przede mną. Wszystkim Państwu życzę przepięknego czasu, tego wiosenno-letniego, całego roku i ogólnie wszelkiego dobra w pracy zawodowej, ale przede wszystkim tej osobistej, bo to jest dla nas najważniejsze. My dzisiaj, proszę Państwa, będziemy z panem przewodniczącym Gremium Wysokiej Rady chcieli pochwalić się przed Państwem tymi, w ręce których tą władzę w końcu będziemy musieli oddać, to oni przejmą i ufam, że tak rzeczywiście będzie. To nasza młodzież, która za chwilkę, za minut, parę przed Państwem się zaprezentuje. A tymczasem wszystkiego dobrego, jestem przeszczęśliwy, że mogę wszystkich Państwa widzieć. Dziękuję pięknie. Dziękuję panie przewodniczący, że nie będę wychodził do góry, bo chciałbym, czy ktoś by z gości chciał zabrać głos w ten sposób? Dlatego Mównica Polna. Pan Zenek, bardzo proszę, panie przewodniczący, panie zarodzie. Proszę. Tak jest. Dzisiaj jeszcze można sobie wyjść, jeszcze raz. To mówić z góry. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Proszę Państwa, ja nie będę wracał do historii, ale chciałem po prostu w kilku słowach parę rzeczy wspomnieć i złożyć życzenia Państwu. I chciałem powiedzieć, że ja od 6 lat nie mieszkam już w Grunowie Elbląskim, ale z racji tej, że 40 lat przemieszkałem i około 20 lat pracowałem w Radzie Gminy, dlatego dalej czuję się, mogę tak powiedzieć, gronowiakiem. Bo w Elblągu to ja tylko mieszkam. Także, proszę Państwa, sentyment wraca i to w sercu zostaje. To, co tutaj się działo i to, co się przeżyło. Z Wami wszystkimi. Chciałem właśnie serdecznie podziękować za to. Proszę Państwa, ja tym bardziej przyjeżdżam przez gminę. Cieszę się, jak widzę, że gmina pięknieje. Młodnieje, coraz bardziej nowoczesna. To cieszy i po prostu bardzo z tego się cieszę i dumny jestem, bo brało się tutaj kiedyś udział w tych pracach, teraz widzę, że następcy kontynuują i pracują twardo. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, kto pierwszy, ten lepszy. A profesor Potarbiński w swojej rozprawce pisze, że nie zgadza się z tym i pisze, że nie kto pierwszy, ten lepszy, ale kto lepszy, ten pierwszy. Jesteś najlepszy? Powinieneś być pierwszy. Dlatego, panie wójcie, Marcinie, przyjacielu, życzę wam, całej Radzie i tobie, żebyście zawsze byli najlepsi. A na pewno będziecie pierwsi w swoich zamierzeniach, planach, marzeniach i tego wam z całego serca życzę. A następcy, nasi młode pokolenie, na pewno będą zadowoleni z tego, że tu mieszkają, że żyją w gminie Gronowo-Elbląskie, czyli w swojej małej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś by chciał zadać z gości? Bardzo proszę. Pan Wróciński. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich serdecznie. Bardzo mi przyjemnie, dziękuję za zaproszenie. W tych czasach, kiedy byłem wójtem, to ja bym tu wskoczył na tę scenę, a teraz obchodzę naokoło.
Mało kto już w Urzędzie Gminy został z moich byłych pracowników, już towarzystwo poodchodziło na emeryturę. Ja trochę się czuję jak dinozaur. A doświadczenie w administracji miałem, zanim zostałem wójtem, bo przedtem raz, że dyrektorowałem w PGR, a drugie, że byłem przewodniczącym tej ostatniej dwuletniej skróconej kadencji, gdzie część kolegów, tu mam przyjemność z nimi rozmawiać jeszcze na tej sali. Proszę Państwa, ja rząd, można powiedzieć, rządziłem, no, pełniłem tę funkcję w trochę może lepszych czasach jak teraz. Nie było tak jak teraz. Nikt, społeczeństwo było jakieś spokojniejsze, łatwiej się rządziło. Jeden drugiemu, proszę Państwa, w garnek nie zaglądał, a ludzie mieli trochę więcej szacunku do władzy jak teraz. Nikt nikogo, no nie będę mówił dalej, kropeczki zostały. Są tematy, które w tamtym czasie, na początku lat 90. nie schodziły nam z głowy, nie schodziły z biurka, a teraz się z tego śmiejemy. To są, proszę Państwa, telefony na kabel. To było niesłychanie wielkie przedsięwzięcie. Teraz koniec, nie ma znaczenia. Następne tematy. Zwodociągować gminę. Budowa oczyszczalni ścieków. Z tamtych starych tematów to tylko w niektórych wsiach pozostały dziury w drogach. Nic więcej. A zupełnie co innego. Nie rozstałem się z pracą społeczną, z pracą w gminie. Nadal mam wielki sentyment do ochotniczych straży pożarnych i mam przyjemność pełnić funkcję prezesa zarządu gminnego ZOSP w Gronowie Elbląskim. Z tej perspektywy, jako stary, doświadczony pracownik, życzę Wam wszystkim radnym, panu wójtowi, pani sekretarz całej administracji gminnej, jak największych sukcesów w dalszej pracy, a myślę, że na stulecie te młode pokolenia nas docenią. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze z Państwa ktoś? Bardzo proszę, panie komendzie. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Ja bardzo króciutko powiem taką znamienną rzecz, że o klasie następcy decyduje docenie jego poprzedników. I to bardzo cenię tutaj u pana Marcina Ślęzaka i pana Krzysztofa Dolosza, że tu zostaliśmy zaproszeni, że doceniono nas. To Aleś powiedział o paru takich rzeczach, które żeśmy robili. One były bardzo ważne w tym czasie dla nas. I w tej chwili, co wy robicie, te rzeczy też są bardzo ważne i mam nadzieję, że wasi następcy to docenią, czego wam bardzo mocno życzę. Życzę tego też również Radzie Gminy i również społeczności lokalnej, aby była z tych zadań, które realizujecie, bardzo zadowolona. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 50-lecia gminy Gronowe Elbląskie. Ja powiem tak, że trochę byłem zły w momencie, kiedy powstała gmina Gronowe Elbląskie, bo jako jej głownik straciliśmy statut Gromadzkiej Rady Narodowej. Ale cieszę się, że przetrwało ta reforma przetrwała i nadal się cieszę, że mieszkam w gminie Gronowe Elbląskie. Wspominając jeszcze słowa Adasia, który mówił, my nadal jesteśmy aktywni w pewnych dziedzinach, między innymi ja też w strażach pożarnych. Pełnię tam jakąś funkcję, ale tutaj nie będę wspominał, tylko się pochwalę, że mamy najlepszą jednostkę OSP w powiecie elbląskim, jednostek czołowych w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to OSP jej głownik. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Pan Konrad Wisiński, jak zawsze, promuje jej głownik, dobrze, bardzo fajnie.
Także czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z gości? Nie widzę. Może z radnych, może z uczestników naszej uroczystości? Nie widzę. Także zamykam 47. sesję Rady Gminy w Grodzie Elbląskim. Dziękuję za przybycie i przechodzimy do części następnej, teraz artystycznej.